W małej marinie w centrum miasta, przyklejonej do portu rybackiego, pojawiłem się tuż przed świętami. Tu razem z Łukaszem, marynarzem z komercyjnego żaglowca Zeistar, spędzamy święta i snujemy mniej lub bardziej realne plany na przyszłość. Bosman z mariny nie zdecydował się skasować mnie za postój i nie wiem, czy zadziałał mój osobisty urok, czy może wręcz przeciwnie, zakapiorski wygląd i wschodnie pochodzenie. W każdym razie to miło. Skończyły się święta i jednocześnie skończyły się argumenty, by odkładać ważne sprawy do zrobienia na potem. Także przystępuję do robienia tak zwanych szlafdech, czyli takich ograniczników, które nie pozwalają wypaść z koi w czasie przechyłu. Kiedyś były to po prostu wkładane deski, ale wydaje mi się, że takie fartuchy będą bardziej skuteczne i są bardziej praktyczne, można je schować pod materacami. Oczywiście nowe szlaf-fartuchy trzeba będzie przetestować w warunkach sztormowych na żywym organizmie, także na razie nie cieszę się z sukcesu, tylko z ulgą odhaczam kolejną pozycję z mojej kilometrowej listy. Bo jak mówią, jak sobie pościelisz, tak nie wypadniesz z koi. Postanowiłem, że jednak nie będę nadużywał gościnności Bosmana i przestawię się przynajmniej na kilka kolejnych dni do dalby wbitej nieopodal pirsu, przy którym stoję. Montuję sznurek z odważnikiem do wysądowania dna, odpalam kosiarkę i jadę w kierunku dalby. Do końca nie ufam nawioniksowi, więc lepiej sprawdzić to za pomocą takiego nawet prymitywnego narzędzia. Okazało się, że fala i prąd są zbyt silne i mój odważnik na sznurku po prostu pływał jak spinning od wędki, więc nici z sądowania wybrałem inną lokalizację, inną dalbę. Teraz zatankuję wodę. No i powoli szykuję się do odjazdu. Muszę jeszcze zrobić szybko złączkę z nieocenionej szarej taśmy. Szara taśma jest artykułem pierwszej potrzeby na jachcie i naprawdę trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie bez niej. Niestety mój zbiornik okazał się nieszczelny. Kiedy tankuję do pełna, z górnej klapy zbiornika woda wydostaje się do zęzy. I to w takim najbardziej paskudnym miejscu, to znaczy tam, gdzie zabudowałem zbiornik toaletą. Teraz, żeby naprawić tą usterkę, będę musiał rozebrać przynajmniej jedną ścianę kibelka, a bardzo mi się nie chce tego robić, więc uważam, żeby nie przelewać zbiornika, no ale tak czy inaczej, prędzej czy później będę musiał to naprawić. Zanim przestawię się na dalbę, jadę jeszcze wyczyścić zęzy do specjalnego punktu w marinie. Trochę się tego nazbierało przez ostatni sezon, a skoro jest taka okazja, to warto ją wykorzystać. Holendrzy są bardzo wyczuleni na punkcie zanieczyszczeń i ekologii,
chociaż w portach rybackich są już odrobinę mniej restrykcyjni. Pompa okazała się bardzo skuteczna, także z powodzeniem wyczyściłem wszelkie zakamarki zalane olejem i wszelakim szuwakstwem. Bez problemu dociskam się do dalby, obkładam dwie cumy, jedną zabezpieczoną wężem gumowym, a drugą awaryjną, wypuszczoną w miarę luźno. Widoki jak na Żuławach, te wielkie budynki. To stocznia jachtowa budująca luksusowe jednostki dla milionerów. Podobno między innymi jeden z jachtów zamawiał tu sam Donald Trump. Przerwa na kawę obowiązkowa. Zastanawiam się, czy w kategorii samotnego stania na kotwicy nie miałbym jakichś szans. Przynajmniej w tej kategorii nie ma zbyt wielkiej konkurencji. Chociaż z drugiej strony stanie na kotwicy może być bardziej niebezpieczne niż samo żeglowanie z daleka od brzegu. Nie ma nic piękniejszego niż nuda na jachcie. Czas, w którym nic się nie dzieje, nie ma żadnych awarii, nie ma żadnych przygód, szkwałów, przecieków. Do tego tęsknię coraz bardziej. Kiedyś człowiek szukał przygód na morzu, dzisiaj szuka spokoju. No ale może to raczej nie jest miejsce, gdzie znajdziesz prawdziwy spokój, ale można się cieszyć takimi chwilami, kiedy jest cisza i nie musisz nic robić. Ale tymczasem rzeczy do zrobienia jest bardzo dużo. Codziennie zapisuję, tworzę takie listy rzeczy do zrobienia. Jest ich coraz więcej, więc jest kilka list, później robię listę list, a na końcu nie mogę ich znaleźć, więc zacząłem robić fotografie moich notatek. Stojąc na kotwicy lub na dalbie czy boi, ma się nieograniczony dostęp do burt, więc staram się to wykorzystać i wyszorować je w miarę porządnie wodą z ludwikiem. Trzeba będzie jeszcze niektóre miejsca wyszlifować, ale na szczęście takich skorodowanych kawałków jest bardzo niewiele i właściwie jest to taka praca bardziej kosmetyczna. Woda na morzu wewnętrznym Isle-Mer jest praktycznie słodka, także można ją spokojnie wykorzystywać do mycia pokładu czy burt.
Jazbor to naprawdę bardzo ładna łajba z klasyczną linią starych żaglowców. Wprawdzie nie rozmawiałem jeszcze z żadnym z właścicieli podobnej łódki, ale przeczytałem w internecie, że to bardzo dzielna jednostka i że sprawdza się na Morzu Północnym. A wszystko, co się sprawdza na Morzu Północnym, sprawdzi się również na innych akwenach. Taką mam nadzieję. Zrezygnowałem z lakierowania gratingów. Wprawdzie to drewno egzotyczne, ale już w takim stanie i tak porysowane, że po prostu postanowiłem pomalować je czerwoną farbą English Red, zakupioną tuż po świętach w Action. Ilość bezdeszczowych dni jest tutaj w tym regionie tak niewielka, że jak tylko pojawi się słońce, człowiek ma ochotę rzucać wszystko i natychmiast przystępować do malowania, szlifowania czy robienia czegoś, na co pozwala ta pogoda. Kokpit na stalowych łódkach jest najbardziej narażony na korozję. Tu najczęściej zbiera się słona woda i często pozostaje przez dłuższy czas. Także trzeba się szczególnie przyłożyć do konserwacji kokpitu, co niniejszym czynię bez entuzjazmu. Ta sielanka po zakończonej robocie nie trwała zbyt długo. Prognozy niestety się sprawdziły, a nawet wiało mocniej niż zapowiadano, powyżej 30 knotów. Zdecydowałem, że wracam do mariny. Na drugi dzień rano zobaczyłem przewrócony wind generator. Rury nie wytrzymały. Połączenia, które zrobiłem z relingiem, okazały się słabe, więc czeka mnie kolejna robota. Na szczęście nazbierałem trochę aluminiowych rurek na wysypisku, także tym razem zbieractwo się opłaciło. Dokładam jeszcze jeden wspornik do głównej rury i mam nadzieję, że dojadę z tym wiatrakiem do Akoruny. To wreszcie działa. Że awaria nie okazała się aż tak dramatycznie trudna do naprawy. Okazało się, że moja kosiarka żłopie ogromne ilości benzyny. W ramach oszczędności z wiatrem jadę na wiosłach, a pod wiatr na silniku.
Tym razem jadę do sąsiedniej mariny pożegnać przyjaciół Józefa i Helgę, którzy pakują się na lawetę i jadą do Danii, żeby kolejny sezon spędzić na Morzu Bałtyckim. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję za subskrypcję, za polubienia. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.